TKN24.pl, jesteśmy z zespołem Hash Cookie i jest ze mną Daria Pol. Dzień dobry Państwu. Kuba Pietrzak. Dzień dobry Państwu. Piotr Cieślak i Grzegorz Salata, który Ahoj. W różnych mediach pojawia się pod różnym imieniem i nazwiskiem, z tego co słyszałem. Tak, to prawda, to prawda. Dobra, Hash Cookie, geneza nazwy. Powiedzcie mi najpierw skąd to się wzięło. Jeju, skąd to się wzięło? Przemilczmy to. Ciężkie pytania. Takie ciężkie pytanie na początek, ale dobrze. Była konwersacja na Facebooku, ja doskonale to pamiętam, na której ustalaliśmy, jak mniej więcej może wyglądać nasz zespół, jaka może być nazwa. I pomyśleliśmy sobie, że to powinno być coś ciepłego i takiego smacznego i wtedy Grzesi powiedział ciastko, to musi być ciastko. I ale wtedy... Tak było, naprawdę tak było. Mogę pokazać potem tę konwersację, żeby nie było. Nie kłamuję, media nie kłamią. Nie te. Nie te, na pewno nie te. I właśnie stąd powstała nazwa. Gregor wymyślił ciastko, my dodaliśmy hash, zangielszczyliśmy i wyszło hash cookie. Moja wersja zeznań jest zupełnie inna. Możesz ją przedstawić, jeżeli... Moja wersja zeznań jest taka, że powinniśmy przemilczeć ten temat, żeby nie promować niezdrowych używek. I tego macie nie puszczać. No dobra, hash cookie. A płyta na wspak. To tak. Zapytam od razu o tę nazwę. Na wspak to jest tytuł jednej z naszych piosenek, które się znalazły na epce. I skąd nazwa na tytuł? Z tego, że znalazło się to w tekście. A skąd pomysł na tekst, to już nie pytaj o to. A powiedzcie mi, skąd w ogóle pomysł na to, żeby ta płyta powstała? Jak ona powstawała? Jak to się zaczęło? Z czyjej inicjatywy? Bardzo chcieliśmy coś zacząć robić, żeby coś zaczęło się dziać, bo coś swojego, żeby wreszcie mieć. Przez długi czas byliśmy cover bandem, graliśmy wyłącznie czyjeś numery, ale po drodze zaczęły się rodzić też własne piosenki, więc też wypada je w końcu gdzieś pokazać. Najlepszy czas na to, żeby coś zaprezentować swojego. No jesteśmy już ponad 3 lata w tym składzie. Grudzień 2013. Trzeci rok leci, więc już warto promować swoje rzeczy, nie tylko te coverki. Myślę, że płyta się spodoba. A płyta powstawała w garażu u Jakuba Pietrzaka. Nagrywaliśmy wszystko w garażu. Także dziękujecie sami sobie. Tak, dziękujemy sami sobie. No, dziękujemy Domowi Kultury też przede wszystkim, który nam sfinansował tę płytę, więc... I szafie Gregora, w której nagrywałam wokal kiedyś. Tak, i Grzesiowi za to, co zrobił. Tak, i Gregor za to, co zrobił, tak, bo on zrobił cały miks, także... I mastering też. Także. Dobra, podziękowaliśmy. A to teraz zapytam poważnie, wy się jakoś klasyfikujecie muzycznie? Czy my się klasyfikujemy muzycznie? Jak, czy was szufladkować, czy was nie szufladkować w żaden sposób? Można nie pisać nic na temat gatunku reprezentowanego przez nas. Dobrze jest po prostu pominąć to, a ktoś, kto przyjdzie na koncert albo posłucha płyty, sam sobie może to w jakiś sposób sklasyfikować. Natomiast jeśli już byłaby taka konieczność przypisania nam jakiegoś gatunku, to ewentualnie możemy się podpiąć pod indie pop, bo bardzo wiele zespołów... Akustyk indie pop, tak. Wiele zespołów, w których gramy covery, które grają podobną stylistycznie muzykę, właśnie klasyfikuje się w ten sposób. Wracając do samej płyty, ile znajdziemy tutaj kawałków? Są tylko wasze kawałki, czy też jakieś covery też prezentujecie? Na tej płycie są wyłącznie nasze utwory. Jest ich 4, bo jest to klasyczna epka, nie jest to jeszcze long play, ale myślę, że long play też kiedyś się ukaże. Miejmy nadzieję, że już niedługo. Macie jeszcze te płyty w ogóle? Jakby ktoś chciał ją dostać? W jaki sposób ją zdobyć, nabyć? My sobie ukradliśmy wcześniej, żeby mieć dla siebie. Ukradliśmy w cudzysłowie. Ale z tego co wiem, to jeszcze kilka zostało. Także można się ubiegać. Można się zgłosić do dyrektora Krzysztofa i pewnie się coś znajdzie. Tak, też tak myślę, że coś się znajdzie. Trzeci rok... Ciepłe ciasteczko. Trzeci rok działacie i co dalej? Jakie plany najbliższe, na najbliższe miesiące? Na najbliższe miesiące na pewno będziemy pisać dalej, bo cały czas są pomysły na to, żeby tworzyć nowe utwory. No i miejmy nadzieję, że uda się wydać jakąś płytę. I od jakiegoś czasu już staramy się nie robić więcej coverów w naszym repertuarze, tylko pracować nad własnymi piosenkami. I powoli te covery wypieramy ze swoich playlist koncertowych, a wrzucamy tam własne numery, więc w tę stronę to idzie. I miejmy nadzieję, że uda się wyjść poza Końskie i okolice tutaj zagrać gdzieś dalej. Miejmy nadzieję, że już niedługo. Stąporków na przykład, Przysucha. Radoszyce. Radoszyce.
Daria, do ciebie pytanie, bo ty wyjeżdżasz, maturę zdajesz w tym roku, jakieś tak. studia pewnie będą. Będą studia, planuję wokalistykę w Katowicach na Wydziale Jazzu, ale zobaczymy. Wiemy, jak to bywało z tymi naszymi zespołami, kiedy ten okres maturalny się zbliżał, one często się rozsypywały. Czy wam też podobny scenariusz grozi? Nie. Nie musimy się o to martwić. Jeżeli Daria będzie do nas przyjeżdżać na próbę, to będziemy grać dalej, a nawet gdyby się okazało, że coś się rozsypie, to mamy stabilny skład, bierzemy Remika Kowalczyka na wokal i robimy inny zespół. Wspaniale! Dzisiaj Państwo mogą już tutaj sobie zapisać to w notatniku. Ja odchodzę, dziękuję bardzo. Żartowałam tylko. To co, to zachęcamy wszystkich serdecznie do poznawania zespołu Hash Cookie i waszej twórczości. I waszej twórczości. Dziękujemy bardzo. Okay. Co to za instrument i ty na czym grasz? Bo to takie dwie ciekawostki. To jest kachon. Jak to działa? To jest, Grześ, wytłumacz jak to działa akustycznie. Bo ja to... Kachon to jest taki instrument perkusyjny pochodzenia bodajże hiszpańskiego. Zresztą nazwa jest hiszpańska, pisze się cajon i czyta się kachon, to sugerowałoby właśnie takie pochodzenie. No jest to instrument perkusyjny, który brzmieniem swoim oszukuje nas i sprawia wrażenie, jakby na scenie była jakaś perkusja, a jej nie ma, jest tylko pudełko. Myślę, że to jest koniec ciekawostki. Ocielamy potwory, kamień rozciągają się. Padamy.